Gdyby choć trochę grzeszył urodą, śmiało mógłby uchodzić za jeden z symboli miasta. Okolicznym mieszkańcom blaszak przy ulicy Sobieskiego od lat oddaje nieocenione usługi. Wkrótce jednak, i to już właściwie przesądzone, ich opuści. Liczący kilka dekad i około 1000 metrów powierzchni, obiekt po prostu musi przejść na emeryturę. Jest to konstrukcja stalowa z filarami murowanymi, jakimiś żelbetowymi, która ma taką strzałkę ugięcia, że jak spadnie więcej śniegu, to boimy się, że to się zawali. I po każdym opadzie, takim większym, nasza ekipa wskakuje na dach i zwala ten śnieg. Próbowaliśmy to uratować poprzez wzmocnienie. Okazało się, że koszty tego były takie, że to by się w żaden sposób nigdy nie zwróciło. Tym bardziej, że tam jest najemcą PSS z Połem, który nie bardzo chce inwestować dodatkowe pieniądze na poprawę bezpieczeństwa. Oni chcą mieć bezpieczny budynek i koniec. W tej sytuacji zarząd najpierw postanowił go sprzedać. Po bliższej analizie potencjalni oferenci uznali jednak taki zakup za nieopłacalny. Została więc tylko jedna opcja. No siłą rzeczy musimy to zburzyć. No ale nie może ten placyk zostać pusty, no bo to on generuje koszty. I zdecydowaliśmy się na wybudowanie tam budynku o czterech kondygnacjach mieszkalnych, jednej kondygnacji usługowej i podziemna kondygnacja parkingowo, taka przechowalnicza, no, komórkami lokatorskimi. Ogółem to jest 35 mieszkań, 40 parę miejsc parkingowych. Jedna z intencji projektantów była taka, by nowy budynek ładnie komponował się z już istniejącymi. Sądząc po wizualizacji, cel został osiągnięty. Co więcej, można się na niej dopatrzeć nawiązań do istniejącego blaszaka. I to akurat dobra informacja. Gorsza jest taka, że mając rozpoczęte inne inwestycje, w SMLW nie spieszą się z realizacją kolejnej. Mimo to przetarg chcieliby przeprowadzić jeszcze w tym roku. Sytuacja na rynku budowlanym skłania jednak do inwestycyjnej powściągliwości. Po pierwsze, nie ma chętnych do realizacji inwestycji, a jak już się znajdą, to ich oczekiwania finansowe są takie, które dla nas niekoniecznie są akceptowalne. I sądziłem, że w tym roku te ceny się ustabilizują, a być może trochę spadną. No nie widać tego. W związku z czym nie ma co czekać dłużej. Będziemy niedługo rozpisywać przetarg i zapraszać wykonawców. Współdzielni chcą wyłonić jednego, który weźmie na siebie i rozbiórkę blaszaka i budowę jego następcy. Sam bądź przy pomocy podwykonawców. Z szacowaniem cen lokali mieszkalnych, które się w nim znajdą, prezes SMLW jest na razie ostrożny. Nie sądzę, żeby one były dużo droższe od tych na Broniewskiego. Chociaż warunki realizacji są o wiele trudniejsze. Bardzo mały plac budowy, głębokie wykopy, konieczność zabezpieczenia skarb wykopu ściankami berlińskimi bądź innymi formami, żeby nam się to nie usuwało, więc na pewno to będzie generowało wyższe koszty, ale zobaczymy, jak to się rozwinie przy tych rozstrzygnięciu tych ofert. Wielu mieszkańców może zadawać sobie pytanie, kto w przyszłości zajmie część usługową budynku. Ta najważniejsza odpowiedź znana jest już teraz. Na pewno znaczącą część tej powierzchni przeznaczymy dla PSS-u. Mamy takie uzgodnienia. Nie możemy PSS-u, który z nami współpracuje od zawsze, pominąć w tym. W związku z czym ustaliliśmy, że dla nich pójdzie tam określona powierzchnia. No kwestia, jak rozstrzygniemy przetarg, będziemy wiedzieli, ile to kosztuje, to będziemy ustalali, czy PSS to kupi, czy będzie wynajmował. Z perspektywy klientów sklepu ma to akurat drugorzędne znaczenie. Tak czy inaczej, na czas rozbiórki oraz budowy zmuszeni oni będą robić zakupy gdzie indziej.